Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer. Bardzo mi miło, że oglądacie drugi odcinek kariery już nie Andresa Iniesty, a Cesca Fabregasa. Słuchajcie, jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie ocenić go pozytywnie, zostawiając łapkę w górę, subskrybując, odznaczając się oczywiście na liście obecności. Zapraszam Was do partnera kanału, czyli oczywiście ergol.com. Pamiętajcie o kodzie KOZA, który daje teraz 7% zniżki. To, co istotne, chciałbym też bardzo szybko odnieść się do tego, co działo się w komentarzach z karierą Iniesty. W sensie, chciałbym zwrócić się do wszystkich, którzy byli niezadowoleni, ale potrafili zwrócić swoje niezadowolenie, znaczy wyrazić swoje niezadowolenie w sposób kulturalny, bo ci, którzy nie potrafili zrobić tego w sposób kulturalny, już nigdy na tym kanale nie wyrażą niezadowolenia. Ale jeżeli chodzi o moje wybory, bo dopiero teraz mogę do tego wrócić, to przyznam szczerze, jakby zupełnie nie rozumiem oburzenia i argumentacji ludzi, którzy uważali, że Boca Juniors jest gorszy niż zespół, jest gorszym zespołem niż niż drużyny Championship. Jakby nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym będąc Iniestą na tamtym poziomie, na jakim byłem, wybrałbym zespół Championship, który musiałbym dostarczyć do Premier League, a potem w Premier League prawdopodobnie bić się o utrzymanie, nawet jeżeli miałbym poczekać tylko parę tygodni. To jak wy sobie wyobrażacie to, że miałbym pójść do klubu Premier League po to, żeby się bić do utrzymania? Jakby nie takie kluby w tamtym momencie i niestety już interesowały. I wydaje mi się, że ta kariera Boca była naprawdę, naprawdę fajna i jakby mi się bardzo podoba w tych karierach to, że ścieżka, która nas poprowadziła tam, była ścieżką zupełnie nieoczywistą. Tu natomiast Cesc Fabregas będzie miał zupełnie inne ambicje. On nie będzie chciał zwiedzać świata przy okazji, trenując zespoły, nawet jeżeli miałyby być to najbardziej legendarne zespoły w historii futbolu, jak Boca Juniors, bo ja wiem, że my patrzymy na to pod europejskim względem, ale gdybyśmy wzięli pod uwagę warunki Ameryki Południowej, no to Boca to jest jeden z legendarnych zespołów, więc uważam, że naprawdę fajnie, że tam zahaczyliśmy, bo nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek innej kariery, w której byśmy byli na jakby na kontynencie południowoamerykańskim. Tu natomiast Cesc Fabregas chce prowadzić kluby w topowych ligach, nie mam zamiaru uciekać do jakiejś Belgii gdzieś w ten sposób, zupełnie nie. Tutaj będziemy starali się jak najszybciej, nie ukrywam, że fajnie by było jak najszybciej użyć tego klubu jako trampoliny do ligę, po prostu znaleźć pracę w ligę i odejść. Wydaje mi się, że dla Pau FC i tak czas spędzony z Fabregasem jest wystarczająco cenny o tyle, że przychodzi wielkie nazwisko, promujące klub i wydaje mi się, że to jest po prostu fajne. No co mogę więcej powiedzieć? I mamy układ jasny. Jeżeli zgłosi się po nas zespół inny, duży, albo znajdziemy po prostu ofertę pracy, z której moglibyśmy skorzystać, no to wtedy z niej skorzystamy i nie będzie, wiecie, nikt miał problemu, a do tego czasu będziemy starali się zbudować tutaj jak najsolidniejszą bazę. Nie chciałem oczywiście też wybierać większych klubów, będąc Fabregasem, bo chcę, żeby to miało taki harmonijny, organiczny rozwój, tak jak na przykład Xabi Alonso nie rzucił się na najgłębszą wodę od razu, bo chciał się nauczyć fachu. Zresztą większość zawodników, którzy skończyli karierę i od razu zainteresowali się trenerką, właśnie zaczyna w tego typu klubach, albo i nawet jeszcze niżej, w rezerwach i tak dalej. Więc uważam, że to jest bardzo dobry wybór klubu, aczkolwiek robota będzie tutaj absurdalnie ciężka. Na szczęście Cesc Fabregas ma najlepszy sztab asystentów, którzy przygotowali tutaj cały zeszyt porad. Mógłbym to mieć na monitorze, ale jestem starym youtuberem starej daty i sobie zapisałem do zeszytu. Mogę? No mogę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się udzielali w komentarzach. Więc jeżeli będziecie widzieli swoją propozycję, jeżeli będziecie kojarzyli tego zawodnika, to bardzo możliwe, że to dzięki Wam pojawi się on w tym odcinku. Rozpoczniemy, słuchajcie, od Noaha, tylko chyba tak pisze się Noach. No chyba takiego piłkarza nie ma, albo ja zrobiłem literówkę, ale zobaczmy, bo to może być jeszcze no nie, czyli to był mój błąd, czyli ja coś źle przepisałem. Mogłem jednak tego do zeszytu nie przepisywać, ale spokojnie. Mamy jeszcze parę spoko propozycji, które już na pewno będą. Pierwszy z nich to Ashley Hunter. Zobaczymy, jak ten piłkarz wygląda. Jest to zawodnik, jak widzicie, dosyć
dosyć dojrzały, 25-letni. Nie tylko po juniorów będziemy starali się to iść. No musimy, słuchajcie, znaleźć złoty środek. Po prostu jak najbardziej zoptymalizować nasze wydatki. No i zobaczymy, jaki przyniesie to efekt. Jak na razie jednak widzimy, że skauta mamy zajętego. A ja mam wiele pomysłów na zagospodarowanie finansów, ale na pewno w tym momencie z tymi pieniędzmi, które mamy, rozwijanie infrastruktury klubowej nie jest jednym z nich. To w ogóle nie ma opcji. Wysyłamy też skauta na 3 miesiące do Francji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i czekamy na te raporty, no bo wtedy będziemy mogli skauta wysłać po tych zawodników, których mi zaproponowaliście. Zatem będzie parę zakupów też w ciemno, niestety, tak coś czuję, bo kiedy widzę, jak wolno działa ten nasz pracownik, no to tutaj naprawdę nie będzie to prosta rzecz. Dobrze, gramy z Nancy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zespół, który dosyć regularnie, mam wrażenie, pojawia się w Ligue 1, bo Herb kojarzę. No, ciekawy jestem, jak nam to wyjdzie. Piątka obrońców przeciwko nam staje. My gramy z fałszywym napastnikiem. Zobaczymy, jak to zadziała. No i zadziałało moim zdaniem całkiem nieźle. Zaczynamy od remisu. Strzela dla nas nasz środkowy pomocnik, więc fajnie, że ten środek dobrze zapracował, aczkolwiek tutaj nikt nie może się bezpiecznie czuć, jeśli chodzi o pozycję w drużynie, w sensie takim, że no musimy po prostu ten skład mocno przetrzebić, żeby też zarobić trochę hajsu. Dostaję propozycję nasz skrzydłowy, ale ja ją odrzucam, bo to jest propozycja wypożyczenia do Club Deportivo Lugo, a mnie to zupełnie nie interesuje. W sensie ja bardzo chętnie bym go sprzedał, ale na pewno nie chciałbym za niego w tym momencie nie dostać pieniędzy, a go stracić, bo w naszym przypadku jest to skrajnie bez sensu, ale wydaje się, że od razu tego piłkarza możemy tutaj wyekspediować poza klub, no bo to jest zawodnik, który się tutaj absolutnie nie załapie, zatem... Oj, tylko że problem jest taki, że go sprzedać nie możemy. No to jest duży problem. W ogóle, jak teraz patrzę, to wielu zawodników, których tutaj mamy, to są piłkarze dopiero co podciągani, więc trzeba będzie się naprawdę mocno natrudzić. No to jest bardzo trudny start. To jest start tak trudny, jakiego nie mieliśmy dawno, ale ja jakby czerpię z tego dużą przyjemność. Zastanawiam się tylko, jak możemy to rozwiązać pod względem no tego, żeby zarobić też jakieś pieniądze. I wydaje mi się, że po prostu tych, których możemy sprzedać, będziemy sprzedawali tylko i wyłącznie po to, no żeby te pieniądze zrobić i wprowadzić tutaj swoje porządki. Środkowych pomocników, znaczy mamy... Wiesz co, jeżeli ciebie mogę sprzedać, to ciebie sprzedam. Więc daję, też odejdzie. On nie jest w podstawowym składzie, no tu musimy przetrzebić to, ale nie chcę też rzucać się, wiecie, od razu na te transfery, bo musimy to zrobić bardzo systematycznie. Muszę tutaj działać ostrożnie, bo jesteśmy w sytuacji, w której każdy 1000 euro to naprawdę jest sprawa, która ma znaczenie. I musimy tutaj naprawdę myśleć o tym wszystkim bardzo ostrożnie. Dobra, mamy teraz dużo raportów skautowskich z Belgii. Zobaczymy, czy jest tam ktoś, kto mógłby nas potencjalnie zainteresować. I przyznam szczerze, no że niezbyt. Najbardziej perspektywiczny i budzący największe nadzieje jest tutaj ten Tapsoba. Jednak to jest 4 100 000 klauzula odstępnego, na którą nas nie stać, no bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. No a poza tym nie widzę tutaj jakiejś niesamowitej jakości, a nikogo z tych piłkarzy raczej nie będziemy w stanie wypożyczyć, tak więc te belgijskie łowy no nie wydają się być przynajmniej na razie zbytnio napawające nas jakimś optymizmem, prawda? Tutaj mamy cały czas tych samych zawodników, tak jest, więc nie ma co. Od razu dostaliśmy propozycję za tego naszego środkowego pomocnika. Jest to propozycja ze Szkocji. Ja bardzo chętnie wam go oddam i wydaje się, że też taki rosły zawodnik to jest coś, co cenią sobie wyspiarze, więc to jest piłkarz, który może ich zainteresować, ale chciałbym troszeczkę więcej pieniędzy, bo jednak, tak jak mówię, warto tutaj szarpać te tysiące, warto tutaj o to walczyć. Dostajemy propozycję za naszego napastnika z Japonii, czyli on też pewnie się tutaj fajnie wzbogaci, ale wydaje mi się, że my możemy spokojnie z tego Algierczyka wyciągnąć troszkę więcej pieniędzy. Zatem chciałbym zaproponować tu 1 400 000. Wydaje się, że na niego znajdziemy jeszcze chętnych, a nawet
proszę bardzo, oni są chętni. 1 400 000 to są gigantyczne pieniądze, słuchajcie, w naszym przypadku. I ja wiem, że brzmi to absurdalnie, ale to jest niemal 100% naszego obecnego budżetu transferowego, zatem trzeba mieć duży szacunek do takiej kwoty. Gramy teraz kolejne spotkanie, zastanawiam się, czy chcemy cokolwiek tutaj w drużynie zmieniać, czy chcemy jakkolwiek tutaj pracować z zespołem, ale wydaje mi się, że raczej nie. Jedyne co, to tutaj z powodu jakichś, a nie, nawet ciebie nie ma w kadrze, więc w ogóle nie będziemy nic zmieniali. Wszystko jest okej. Sharpness jeszcze nie wyglądają tak, jak mogłyby wyglądać, ale mam nadzieję, że to się uda wypracować i w drugim meczu sezonu wygrywamy 0-3. Trzeba powiedzieć, że naprawdę fajnie zadziałała ta, fajnie na razie działa ta formacja z fałszywym napastnikiem. Co prawda, a nie, bo nawet nasz ten Lubri, który jest z tym fałszywym napastnikiem, radzi sobie nieźle, więc wydaje się, że to jest właściwy kierunek. Zobaczymy jak to będzie dalej funkcjonowało, ale no liczę, że będzie przynajmniej tak samo. Dobrze, dostajemy informacje na temat też szkółki, ale najpierw skupmy się na naszym lewym pomocniku. To jest 19-latek, który dostaje propozycję z Anglii. I to jest propozycja naprawdę wysoka. I powiem szczerze, to nie jest podstawowy nasz zawodnik. Jeżeli uda nam się z Anglii wyciągnąć za niego troszkę więcej hajsu, to ja go tam puszczę. Zaczniemy wysoko. Zaczniemy naprawdę wysoko. Zobaczymy, co oni na to powiedzą. Milion. Jeżeli udałoby nam się to wyciągnąć, to by było piękne. Niestety tutaj widzę, że i tak dosyć mocno ich budżet naginamy. 800 000, 720, wydaje mi się, że więcej nie weźmiemy. To i tak jest dużo więcej niż wart jest nasz zawodnik, więc nie mam zamiaru łamać tych negocjacji. I słuchajcie, tu patrzymy na 2 miliony, które już po podatku powinny wpaść na nasze konto. Więc to jest naprawdę spoko opcja. To jest naprawdę spoko opcja, bo tutaj zarabiamy bardzo solidne pieniądze. No dobrze, ale przyszły do nas raporty skautowskie, co oznacza, że możemy teraz wysłać po kolejnych zawodników naszego pracownika. Zatem chcemy zobaczyć Ashleya Huntera, który na pewno wzmocni nam bok. Kolejna propozycja to Aucicze? Nie wiem, czy to się tak czyta. Aucisz? Może. Jest to także zawodnik na bok pomocy. Młody, to jest duży jego plus. Francuz, kolejny jego plus, więc zobaczymy tego zawodnika. Kolejny gracz, którego tutaj proponowaliście, to Loris. No ale nie Karius, tylko chodzi o tego środkowego obrońcę, 20-letni, wydający się mieć naprawdę niezłe warunki fizyczne i zobaczymy co z niego będzie. W Lorient jest od 2018 roku, wydaje się, że to raczej nie jest piłkarz, który się tam może przebić, więc mam nadzieję, że to co my mu proponujemy go po prostu zainteresuje. Kolejny piłkarz ma nieprawdopodobnie trudne nazwisko. Jest Belgiem. Ewood, tak go nazwiemy, jeżeli zasili on nasze szeregi. Zobaczymy, za 12 dni będzie wszystko wiadome. Siver, to jest kolejny piłkarz, którego chcielibyśmy tutaj w nasze szeregi wprowadzić. Fajne jest to, że wielu z tych zawodników ma dosyć charakterystyczne imiona, więc szybko jesteśmy w stanie ich znaleźć. I to jest Siver, ten oto. Środkowy pomocnik defensywny, podobno bardzo fajnie operujący piłką. Bardzo w ogóle dziękuję za te wszystkie opisy tych zawodników. Ten ma mieć szansę nawet grać w środku pomocy, więc bardzo mi się to podoba, że tak precyzujecie w ogóle tych piłkarzy i wy wiecie, jakim systemem mniej więcej ja chcę grać i też szukacie pod ten system często zawodników, więc ja się jaram tym niesamowicie. Jedną mam tylko prośbę. Nie piszcie mi overall. Możecie pisać, czy jest młody, że się dobrze rozwija, że ma duży potencjał, ale nie piszcie mi proszę, jaką ocenę ogólną ma taki zawodnik, bo to, nie ukrywam, psuje mi trochę zabawę, no a jak już wiem, że jest zapisany ten piłkarz, no to aż się chce tam sprawdzić, nie? I jakby ten overall, który tam jest wpisany. Słuchajcie, Yeboah to jest piłkarz obdarzony naprawdę niezłą techniką, o czym doskonale wiemy, przynajmniej ja wiem, z highlightów ekstraklasowych. Z tego co wiem, on w rzeczywistości poszedł do MLS-u. Tu jednak cały czas jest piłkarzem Wisły Kraków, więc skoro jest, to czemu go nie prześledzić, czemu go nie sprawdzić? No i zobaczymy, może propozycja z drugiej ligi francuskiej skusi go bardziej niż legendarny polski klub, bo niezależnie czy Wisłę się lubi, czy nie lubi, no to nie można jej miejsca w historii polskiej piłki zabierać.
Zresztą tak samo jak wielu innym zespołom, bo przecież tradycja futbolu u nas też jest długa i ciekawa. Kolejny piłkarz Wisły, chyba to była ta sama propozycja, to Dawid Szot, 20-letni prawy obrońca. Zobaczymy. Wydaje mi się, że taki start we Francji może być dla niego ciekawy, chociaż ma tutaj konkurencję. A mianowicie Adis Jasic, 18-latek, który ma podobno naprawdę zadatki na to, żeby być kimś. Zobaczymy. Zatem dużo tych zawodników dopisanych, wielu z bloku defensywnego. Tak naprawdę, no, mi wydaje się, że tutaj główne pieniądze powinniśmy włożyć w środkowego pomocnika. Widziałem jedną bardzo ciekawą propozycję, ale nie widzę tego, żeby ona miała się wydarzyć. W sensie... Boże... Nie widzę tego, żeby ona miała się wydarzyć, ale... Chyba, że go nie ma? Szukam Johna Obiego Mikela, ale albo coś źle pisze, albo ten piłkarz już nie gra. Boże. W Championship musimy znaleźć Stoke City. I wydaje mi się, że on tam grał. To była ciekawa propozycja, którą na początku, kiedy widziałem w komentarzach, nie ukrywam, że zignorowałem. W sensie takim, że stwierdziłem, że nie ma opcji, że ten piłkarz mógłby się na nas zdecydować ze względów finansowych przede wszystkim, ale w sumie teraz mamy taki budżet, że na jednego takiego piłkarza, który byłby w stanie zmienić oblicze całej drużyny, byłoby nas stać. Jednak niestety teraz sprawdziłem nawet na Transfermarkcie i to jest zawodnik, który zwyczajnie w piłkę obecnie nie ma klubu, a przez to, że nie ma klubu, to go tutaj niestety nie ma. Wiecie co, zobaczymy sobie tego Wrighta Phillipsa, skoro już tu jesteśmy, to czemu nie, chociaż wydaje się, że raczej nie mamy możliwości zaproponowania pracy takiemu zawodnikowi, po prostu, no, że pieniądze tutaj nas zjedzą. Jednak Championship to jest liga, w której zarabia się bardzo dużo w porównaniu do innych lig pierwszych nawet, więc w ten sposób to wygląda. Dobrze, Nadi został sprzedany, więc 925 tysięcy ląduje na naszym koncie, ale zaraz powinny kolejne pieniądze wpadać, więc na to czekam, na to liczę. Został sprzedany kolejny piłkarz i negocjacje się załamały, więc Dundee nie pozyska środkowego pomocnika defensywnego, szkoda, a ja jestem ciekawy jednego piłkarza, a mianowicie co dzieje się z tym zawodnikiem. Nie chodzi o Mendiego, który jest w miejscu odosobnienia, chodzi o tego Mendiego. W sensie takim, że to jest piłkarz, który nam dałby gigantyczną jakość, ale on niestety nie jest do wzięcia na wypożyczenie, a nas na takiego zawodnika stać by nie było. Nawet jeżeli transfer sam bylibyśmy w stanie przeprowadzić, no to pieniądze, które trzeba byłoby mu płacić tydzień w tydzień, no to byłoby coś w ogóle nie do zrobienia. Mamy propozycję za naszego środkowego pomocnika defensywnego. To jest zawodnik z pierwszego składu. Ja się na to zgodzić nie mogę. Nie ma takiej opcji, żebyśmy tutaj na to przystali, bo to jest zdecydowanie zbyt cenny piłkarz obecnie dla nas. Gramy teraz z Toulouse'ą. To jest wymagający rywal, to jest duży zespół i to jest zespół, który niestety wygrywa z nami 1-0. Tak niestety czułem, że się wydarzy, ale spokojnie, słuchajcie. Rozpoczęliśmy ligę od remisu i zwycięstwa. To jest dopiero pierwsza porażka. Więc ja jestem jak na razie dobrej myśli. Dostajemy kolejną propozycję za naszego środkowego pomocnika defensywnego. Znów kluby z Anglii się po niego, z Wysp się po niego odzywają, tym razem z Anglii. Spróbujmy zaproponować im 550, zobaczymy co powiedzą. Mam nadzieję, że nie wyjdą, tylko że będziemy negocjowali dalej. To ich nie interesuje. No to 450, słuchajcie, o 100 tysięcy zszedłem, więc mam nadzieję, że wy to jakoś docenicie. 350, no dobra, więc tutaj widzę, że musimy zaproponować 400, jeżeli się nie zgodzą na to, to 350 i za tyle pójdzie. Niestety, ewidentnie ten piłkarz chyba ma kończący się kontrakt, przez co tak naprawdę możliwości jakichkolwiek negocjacji są niemożliwe. Po prostu oni przychodzą, chcą zapłacić tyle, jak nie, no to mamy spadać. Rozumiem po części. Okej, mamy raport odnośnie Lurisa, który mógłby być środkowym obrońcą. Pytanie tylko, czy taki środkowy obrońca w tym momencie nas interesuje. Zobaczymy tego Francuza innego, który wykazuje wielki potencjał. Możemy zobaczyć też... A nie, tego nie możemy zobaczyć. No bo powiem szczerze, Loris nie wygląda dużo lepiej niż obecni piłkarze naszego bloku defensywnego, czyli Batiste i Kwasi.
Tylko, że mógłby być spokojnie naszym rezerwowym środkowym obrońcą, bo tutaj naprawdę wygląda to nie najlepiej. Zobaczmy zatem, jakie pozycje ten piłkarz jest w stanie nam zapewnić, zabezpieczyć, bo to jest także istotne, żebyśmy go poznali z tej strony. To jest środkowy obrońca, który no ma jedną nogę, ma dwie gwiazdki, więc to jest piłkarz, który absolutnie po prostu jest takim przecinakiem, który jest od tego, żeby zepsuć zabawę rywalowi i oddać do najbliższego, albo po prostu tę piłę wyekspediować jak najdalej od naszego pola karnego. I ja szanuję takich obrońców, ale nie wiem, czy na tym etapie potrzebujemy takiego zawodnika. Ja bardzo lubię takich piłkarzy, ale nie w roli rezerwowych. Chodzi mi po prostu o to, że wolałbym mieć na ławce piłkarza, którego możemy wpuścić zarówno do środka obrony, jak i na bok, albo na defensywnego pomocnika. Po prostu chciałbym mieć tutaj zawodnika, który potrafi grać w piłkę. I nie jestem przekonany, czy jest takim piłkarzem ten środkowy obrońca. Mamy Adila rozpoznanego, naszego kandydata na lewą pomoc, i to powiem szczerze, no to jest piłkarz, który byłby naszym marzeniem, i to takim, że no patrzę na niego i chciałbym mieć go w klubie, ale chcieć to wydaje się, że ja sobie mogę, bo szansa na to, że tego piłkarza kupimy, no niemal nie istnieje, prawda? Wypożyczenie ich nie interesuje, a on jest warty więcej niż cały nasz budżet. Wielka szkoda, bo to jest zawodnik, którego naprawdę chciałbym u nas zobaczyć. No nic, czekamy w takim razie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o innych zawodników. No a też nie wrzucimy całego hajsu w jednego piłkarza i tyle. Gramy teraz z nim, czyli to jest jedno z cięższych spotkań, no bo mamy tutaj do czynienia ze spadkowiczem ligę, ale radzimy sobie. Na wyjeździe remis, słuchajcie, podoba mi się to. Po raz kolejny Gomi i nasz środkowy napastnik strzelają, tak więc prawe skrzydło bodaj i lewe skrzydło pomocy radzą sobie fenomenalnie. Więc wydaje się, że ofensywnie możemy się czuć całkiem przyzwoicie, całkiem pewnie, ale na pewno musimy zainwestować w tyły. Czekamy, zobaczymy, co przyniosą nam te scoutingi, no bo to jest w tym momencie najistotniejsze, żeby tutaj być zabezpieczonym pod tym względem. Gramy zaraz z Bastią. Mamy informację, że scoutingi we Francji są zakończone, ale tak naprawdę te scoutingi ogólne nas średnio interesują, no i dostajemy propozycję za Lobriego. I to jest duży problem, ponieważ po niego zgłasza się West Bromwich Albion. No i my jesteśmy w takiej sytuacji, w której oddanie tego zawodnika, no średnio mi się uśmiecha, w sensie takim, że to jest nasz lider i on udowadnia, że jest naprawdę wiele warty. Więc West Brom albo musi nam kogoś dać w zamian, albo musi nam dać dużo więcej pieniędzy. Bo obiektywnie ten piłkarz może być warty 1 600 000, ale dla naszego klubu jest warty dużo więcej. Wiecie, o co chodzi. To jest tak, jak na przykład jest De Ketelaar w Belgii. Albo tak, jak na przykład Arsenal kupował Bena White'a. Ten zawodnik dla tego klubu jest warty dużo, 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 dużo więcej niż jest jego obiektywna wartość na rynku. Zresztą takie same sytuacje są w Torino z Belottim na przykład, gdzie jest po prostu piłkarz, który może obiektywnie na rynku kosztować, nie wiem, 10 milionów, ale dla tego klubu on jest warty awanse, jest warty, nie wiem, utrzymanie, jest warty pieniądze, które się dzięki niemu zarabia, dzięki tym bonusom, i jest to dużo więcej, bo na nim się cała gra opiera, i tak jest u nas z Lobrim. Zatem ja chcę zobaczyć, kogo wy możecie mi dać, a nie widzę tutaj nikogo, kogo ja bym chciał, no bo Robinsona mi nie dacie. Jeśli chodzi o skrzydłowych, to też nie wiem, kogo moglibyście mi tutaj oddać, kogo ja bym chciał, bo oczywiście jest Snodgrass, który jest genialnym piłkarzem, ale jest piłkarzem 33-letnim. Jest Matt Phillips, który jest spoko, ale to także są trzy dychy na karku. Harlan Grant jest najciekawszy, no ale to już są 4 miliony, więc my tutaj w żaden sposób nie nawiązujemy. Więc pytanie o środek pomocy. Czy jest tutaj ktoś, kogo moglibyśmy do siebie wziąć? No jest Mołat, ale to znów są pieniądze, które zupełnie to się nam nie kalkuluje. Jest ten młody O'Shea, ale to się nam raczej nie uda. Jest Nigeryjczyk Ayayi. I powiem szczerze, Nigeryjczyk Ayayi to jest piłkarz, którego ja sobie zapiszę.
bo to jest piłkarz, który może być ciekawy dla nas ogólnie, ale na pewno no, nie może wejść w to rozliczenie, bo to się po prostu nie uda. Zatem słuchajcie, no, jeżeli wy go chcecie, to ja chcę 3 milionów. Ja chcę dwukrotności jego wartości. Oni dadzą 1 800 000. Sorry. Mam nadzieję, że piłkarz się na nas nie obrazi, ale to jest kluczowy element jak na razie naszej układanki, bo to jest zawodnik, który jest doskonałym środkowym napastnikiem. Na to wychodzi. Słuchajcie, niemal w każdym meczu on ładuje bramki. Możemy zobaczyć, jak to wygląda w jego wykonaniu, jak wygląda to w statystykach, ale jak na razie po 4 spotkaniach ten piłkarz ma... Okej, chyba nie ma tyle bramek, ile myślałem, że co? Czy ja pomyliłem zawodników aż tak mocno? No na to wychodzi. Czyli tu strzelił nasz defensywny. Stop, to gdzie on jest? Lobry. Czyli Lobry jeszcze nic nie strzelił? No teraz zaczynam rozważać to wszystko, co powiedziałem. Ja byłem przekonany, słuchajcie, że on strzelił chociaż raz. No nic, trzeba się lepiej zapoznać ze swoimi zawodnikami. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Ale to teraz, nie, powiem szczerze, że jestem teraz maksymalnie zadziwiony, bo byłem przekonany, że chociaż raz on był na liście strzelców. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o środkowych obrońców, no bo tutaj na razie myślimy nad wzmocnieniami i uzupełnieniami, to jest ten Matsima z Monaco, ale czekamy jeszcze na paru piłkarzy, bo mi osobiście najbardziej się podoba tutaj opcja ściągnięcia tego Łucha i opcja ściągnięcia tego Pele. Tych dwóch zawodników, słuchajcie, stać nas na nich już. I to są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocne argumenty w środku pomocy i w środku obrony. Ten Łoch, czy Łu, nazywajmy go po prostu Krzysiek Łu, no to jest piłkarz, który wydaje się, że z tą prędkością, którą jest w stanie osiągać i tak dalej, może być także naszym bocznym obrońcą. Więc to jest coś, co warto tutaj rozważyć, bo wydaje mi się, że w naszym przypadku, no tak, no technical ability, passing, to wszystko wygląda zdecydowanie lepiej niż u Lorisa, więc moim zdaniem Łu jest piłkarzem, po którego powinniśmy sięgnąć i po którego raczej sięgniemy. Zastanawiam się od razu nad tym Pele, czy to nie jest piłkarz, którego chciałbym u nas zobaczyć, tylko problem jest taki. Dabin, czy Dubin, to jest zawodnik, który radzi sobie obecnie fenomenalnie. I pytanie jest takie, jak na tej pozycji poradziłby sobie Nisić? To jest, Boże, jak na tej pozycji poradziłby sobie Pele, gdzie jest Nisić? Bo ja chcę lepszego środka pomocy, ale obawiam się, że Pele to jest piłkarz, którego raczej no nie możemy rozpatrywać w kategoriach zawodnika, który będzie grał nam także do przodu, chociaż patrząc na inne statystyki, to nie wygląda najgorzej. Zobaczmy sobie te już ofensywne. Ball control nie jest najgorszy. Podania są naprawdę przyzwoite jak na ten poziom. Wydaje się, że z tego piłkarza możemy naprawdę próbować robić takiego rozgrywającego. Słuchajcie, spróbujemy go kupić. Pytanie tylko, czy będzie nas stać na to, żeby dać mu pieniądze, bo to jest w tym momencie najistotniejsze pytanie, bo na samego piłkarza jesteśmy w stanie wydać hajs, to nie jest problem, ale pytanie tylko, co się wydarzy z pensją, bo ona jest bardzo wysoka. To jest 30 tysięcy tygodniowo. Dla porównania, wydaje mi się, że u nas 5 tysięcy to jest absolutny sufit płacowy. Ba, 3 tysiące to jest Wiktor, który zarabia najwięcej. No, trzeba naprawdę tutaj będzie się mocno nad tym pochylić. Też warto zobaczyć kontrakty zawodników. No właśnie, bo tutaj musimy koniecznie przedłużyć tych naszych obrońców, bo bez nich ja sobie nie wyobrażam w ogóle dalszego funkcjonowania. Jak na razie ty zostajesz. To jest nasz prawy skrzydłowy, jego na razie sobie zostawiamy. I to jest nasz środkowy pomocnik, który na razie niech sobie zostanie, bo jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądała dalsza jego przyszłość. Tak samo Kofiego widzicie, że nie przedłużam, bo jeszcze nie wiem, co będziemy robili z tej prawej strony. No dobrze, zatem trzeba porozmawiać z Pele. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie tego zawodnika ściągnąć. Słuchajcie, ja z tego klubu będę chciał odejść. Im szybciej, tym lepiej. I nie chcę zostawiać ich z gigantycznym zobowiązaniem finansowym wobec tego zawodnika. I to jest bardzo ważne. Zobaczymy, czy nam się uda tutaj jakoś go...
jeszcze no, zaproponować mu coś. Roczny kontrakt to jest słaba opcja. 2 lata wolelibyśmy. Brak klauzuli odstępnego i pytanie, czy oni zaproponują jakieś pieniądze. Bo moim zdaniem najlepiej by było zaproponować mu 10 tysięcy i 100 tysięcy tutaj. Obawiam się, że to jest koniec tych negocjacji. Ale widząc, ile zarabia reszta drużyny, ja nie mogę dać mu więcej niestety. No i to nie ma opcji. Po prostu nie ma opcji w tym momencie, żebyśmy zawodnika doświadczonego, który już przez lata budował swoją pensję w dużym klubie, żebyśmy go ściągnęli. Więc poczekamy na resztę piłkarza, ale takiego Pelę to niestety możemy znaleźć tylko młodego. Bo ten doświadczony będzie chciał więcej hajsu. Dobrze, słuchajcie, ten Lobry gra gorzej niż myślałem, a mamy tu piłkarza, którego bardzo chciałbym na tej pozycji przetestować, a mianowicie chodzi mi o Disneya. Disney, wskakujesz tu i zobaczymy, jak sobie poradzisz. 62 strzały, troszkę, jest gorszym piłkarzem niż Lobry, nie ma co się oszukiwać, ale zobaczymy, jak to zadziała i to jest jedyna zmiana, po prostu chciałbym przetestować tego piłkarza na ataku, gramy z Bastią, no i zobaczymy, czy Disney będzie w stanie coś zrobić. Padła tylko jedna bramka po naszej stronie. 3 wsadzili nam piłkarze Bastii. No i niestety wyszło jak wyszło, ziomalu, sprawdzaj. No 1-3 i wygrali z nami u nas, więc nie wygląda to dobrze. No co ci mogę powiedzieć? No robię to, co trzeba dla drużyny, ale nie poradziłeś sobie jak na razie jakoś fajnie. Mamy za to raporty skautowskie dotyczące paru innych zawodników. No ten Wright Phillips to na pewno nie jest piłkarz, który nas interesuje. Widzimy tego środkowego pomocnika defensywnego i to też nie jest jakaś taka wielka... I to też nie jest wielkie wzmocnienie, trzeba sobie to powiedzieć. No i Yeboah na pewno jest zawodnikiem wartym uwagi. To trzeba sobie przyznać otwarcie. Tak samo ten Ashley Hunter. To są rzeczywiście zawodnicy, na których trzeba zwrócić uwagę. No ten Belg wygląda bardzo kusząco. I powiem szczerze, tak bardzo, bardzo kusząco. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie z tego chłopaka zrobić kogoś innego? Bo niestety nie wydaje mi się. Tutaj mamy do czynienia z takim naprawdę... solidnym obrońcą, wiecie, siła, moc i to widać. No tak naprawdę siła jest jego głównym atutem. Jeżeli chodzi o jakieś możliwości techniczne i tak dalej, nie wygląda to dobrze. No biegać też chłop za bardzo nie potrafi. Ja na razie go sobie zostawię tu, ale wydaje mi się, że pierwszym zawodnikiem, po którego się zgłosimy, no to będzie ten środkowy obrońca z... z Lens. Bo... jest on bardzo podobny do tego Belga, jest młodszy o rok, a proponuje nam zdecydowanie szerszy wachlarz możliwości lepienia go na różne sposoby. Sproponujemy tutaj zrobić tego typu deal, że wyjdziemy z małym pieniądzem, ale z bardzo dużym bonusem. I zobaczymy, co oni na to powiedzą. Im się to opłaca w gruncie rzeczy, bo ten bonus 1/4 to w przyszłości będzie parę grubych milionów. Oni to wiedzą, mimo wszystko proponują nam warunki, na które nie jesteśmy w stanie przystać. To musi być poniżej wartości. No ale widzę, że trafiliśmy tutaj na naprawdę bardzo, bardzo twardych graczy. No i to jest nasza propozycja. Zobaczymy, co oni nam powiedzą. 3 300 000. To jest coś, na co zgodzić się nie możemy, więc widzę, że dla nich ten piłkarz jest nieprawdopodobnie cenny, zatem proponujemy powyżej wartości 1/4 ceny, ale uważam, że to jest naprawdę zawodnik, na którego warto wydać te pieniądze, a jeszcze i tak 1 200 000 nam zostanie, ale oni chcą więcej, walczą mocniej, 2 100, zobaczmy, no to są naprawdę ciężkie negocjacje, 2 900? Co wy macie w głowach? Dobrze. Moja ostateczna propozycja w tym momencie to jest 2 200 i 1/4. Ja bym to brał, bo to jest naprawdę bardzo korzystny układ. No nic, porozmawiamy za tydzień, bo to, czego oni od nas oczekują, no to jest sytuacja wręcz absurdalna w moim odczuciu. No ale to jest element układanki potrzebny, bo ten gościu, tak jak mówię, jeżeli dobrze go poprowadzimy, to jest to nasz prawy obrońca, bądź w sumie nawet nie wiem, który on jest nożny, no ale jest to nasz boczny obrońca. Myślę, że jest tam potencjał na SPDK. Serio widzę w nim bardzo ciekawego zawodnika. No i ten Ashley Hunter wydaje się być bardzo ciekawy. Słuchajcie,
To jest piłkarz, po którego wydaje się, że pójdziemy. Jest oczywiście troszkę gorzej wyglądający niż Yeboah, ale z drugiej strony jest tańszy o milion. No ale nie ukrywam, że ten piłkarz no, wygląda dobrze. Wygląda dobrze, bo chcemy opierać grę na szybkim skrzydłowym. U nas strzela go mi. Ten prawy skrzydłowy średnio sobie radzi, więc wejście tu za niego, Yeboah, byłoby czymś naprawdę ciekawym. Ale wiecie co? Nim i całym tym zamieszaniem, które wprowadzą nam kolejni zawodnicy, zajmiemy się jutro. Jak na razie mocno badamy teren, bo ja zdaję sobie sprawę, że start tej kariery jest powolny, ale zawsze tak jest przy gorszych klubach. Po prostu tu musimy być bardzo ostrożni, żeby dobrze zacząć. Bo jak dobrze zaczniemy, to ta kariera ma gigantyczny potencjał, ale nie można się tutaj zakopać na tym poziomie i nie mam zamiaru tego zrobić.